Około godziny 17 oficer Puckiej Komendy otrzymał zgłoszenie od jednego z mieszkańców Mrzezina, iż nieopodal jego domu znajduje się nieznany mu obiekt. Policjanci zostali skierowani na miejsce tego zdarzenia. Policjanci ujawnili na miejscu przedmiot około 2 metrów długości, około 30 cm średnicy. Do tego przedmiotu przytwierdzono około kilkanaście sznurków. Na końcu tych sznurków znajdowały się 3 czasze spadochronów. Policjanci zabezpieczyli miejsce tego zdarzenia. Ewakuowali również mieszkańców tego domu jednorodzinnego. Została skierowana na miejsce ekipa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Został również skierowane pogotowie ratunkowe, jak również straż pożarna. Na miejsce również przybyła grupa antyterrorystyczna, policjanci przeszkoleni z zakresu minersko-pirotechnicznego przystąpili tutaj do oględzin tego przedmiotu, jak również został tutaj wstrzymany ruch pociągów od około godziny 17 do 19.30. Od razu jak uzyskaliśmy taką informację od policjantów pracujących na miejscu, że ten przedmiot nie zagraża, nie stwarza żadnego zagrożenia, ten ruch pociągów wznowiliśmy. Zabezpieczaliśmy miejsce do samego końca trwania tej akcji, do samego momentu oględzin tego przedmiotu, jak również przewiezienia go w bezpieczne miejsce. Były to kontrolowane 2 wybuchy spowodowane tutaj przez pracę pirotechniczną. Nieszkodliwe, niebezpieczne. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że policjanci posiadają informacje, do kogo, do jakich osób, do osób prywatnych należał ten przedmiot, jak również został prawdopodobnie wykonany w warunkach domowych. Policjanci weryfikują tę informację, będziemy ustalali, dlaczego ten przedmiot został stworzony, jak również dlaczego się znalazł właśnie tutaj.